wieczór, ale miło widzieć się z Państwem we wtorek wieczorem. Cieszę się, że tak dużo ludzi przyszło. Dobry wieczór. Nie chciałam, że tak będzie, nie chciałam. Co? Tak swoje życie przy płycie, że dziennikarze mówią, że artysta, no właśnie, teraz że artysta, że co on nie napisał, czego on nie zrobił i tak dalej, i że to nuda, nuda, nuda. Nuda, to ja powiem, że Andrzej miał być kiedyś Tomaszem, tato się pomylił, jest Andrzejem i myślę, że do niego to świetnie pasuje. Andrzej Piaseczny! Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, usiądziemy sobie. Troszkę porozmawiamy, a potem oddam w wasze ręce Andrzeja. Myślę, że na to głównie... Nie będzie długo, bo myśmy już dzisiaj rozmawiali, także proszę się nie martwić. Tak, odniesienie później na nwr.pl, ale to będę mówiła o tym później. Andrzej, mówimy dzisiaj o twojej płycie, o płycie na 25-lecie. Tak troszkę 25+, czyli, bo to było nagrywane w zeszłym roku, prawda? To płyta, która powstawała troszkę, bo to przecież zapis koncertu, ale nie jednego i to jest ciekawe. To płyta, która się sama nagrała tak naprawdę i powstawała zupełnie poza jakimiś planami na przyszłość, bo to jest rejestracja koncertowa, oczywiście nie jednego koncertu, ale całej trasy koncertowej, która odbyła się w ubiegłym roku i myśmy z producentami tej płyty siedzieli i wybierali nagrania z poszczególnych koncertów, no bo wiadomo, że chcieliśmy, no po pierwsze, żeby te nagrania to były najlepsze, jakie zagraliśmy utwory, a druga rzecz taka jest, że no nie sposób było całego koncertu zawrzeć na tej płycie, bo koncert był znacznie dłuższy, powinien być jeszcze dłuższy, tak naprawdę gdybyśmy chcieli zagrać wszystko, co powinniśmy. No ale takiego zamierzenia na płytę nie było. Ona, że tak powiem, mimochodem troszeczkę powstała, ale to dobrze, bo się nie napracowałem za to. No dobrze, ale to musiałeś coś wybrać, więc jednak trochę pracy było, bo twoich kawałków, które uznaje się obiegowo za hitowe i tutaj pewnie Państwo potwierdzą, jest całe mnóstwo. Jak wybrać te, które usatysfakcjonują słuchaczy? I jak wybrać też te, z których ty będziesz najbardziej zadowolony? Nie, to jest bardzo proste, bo słuchacze zawsze chcą tego samego. I w zasadzie myślę, że każdy wykonawca, który sobie w życiu sprezentował kilka piosenek rozpoznawalnych, ma ten sam problem. Oczywiście nie problem w pejoratywnym tego słowa znaczeniu, tylko taką konsekwencję własnej drogi, własnego życia, że kiedy się wychodzi na scenę, to no tak, niezależnie od tego, że na płytach są różne piosenki, to ludzie i tak chcą zawsze tę. A które chcą najbardziej? To przyjść na koncert, to zobaczysz. Ale ja wiem, ty masz to powiedzieć. Nie, to oni wiedzą. Przecież nie przyszli tutaj tak, że przechodzili z tragarzami. Może właśnie przechodzili, ale nie sądzę właśnie. Słuchaj, po minach widać, że nie. Wszyscy uśmiechnięci czekali na ciebie. Powiedziałeś o koncertach, o wielu koncertach, z których powstała potem ta płyta. Rzeczywiście to widać na przykład na teledysku, który akurat tutaj promuje piosenkę, która jest premierowa, bo są takie dwie premierowe piosenki, czekając na sobotę. Zresztą zdradzę Państwu, że siedzieliśmy sobie przed chwilą na zapleczu, tam, że wspomniał o tym, że czekał na sobotę i to w zasadzie każdego poniedziałku. Powiedzmy troszkę o tym... Ja mam sobotę codziennie także. To jest piosenka dedykowana dla ludowi pracującemu i ludowi biur, wszelkich sklepów oraz innych prac powtarzalnych bardzo. To chyba na niedzielę, bo teraz niedzielę są wolne. Mogłem się zagubić w czasoprzestrzeni, przepraszam Państwa. Mogłem kilka miesięcy wypaść z głowy, ale to z powodu intensywnej pracy, nie innych zawód na przykład. Powiedzmy w takim razie, bo to mnie najbardziej ciekawi. Kiedy wchodzisz na scenę, widzisz tłum ludzi, którzy przychodzą na twój koncert. Nie widzę. Nie widzisz ich? Nie widzę, bo mam światło w oczy skierowane zwykle i kiedy... Nie, Coś tam widzisz. No ale chodzi o to, że muzyka, którą potem wybierasz na płytę, na tę płytę, która podsumowuje 25 lat na scenie. No, jakby
musisz ją wyśpiewać, ale jak wyśpiewujesz ją, powiedzmy, dla ludzi, no to jest trochę inaczej niż jak śpiewasz i wiesz, że będzie wybrana na płytę, czy nie. Masz jakiś stres, spięcie, jest jakiś większy... To jest multi pytanie, to jest kilka wątków w tym... Ale ty lubisz dygresję. No tak, ale wiesz jak to jest, jak dostaje się tego rodzaju pytania, jest się człowiekiem, który lubi odbiegać od tematu, to możemy naprawdę znaleźć się w Paryżu za chwilę i mentalnym oczywiście. Wiesz co, dwie główne myśli, o których chciałbym byłoby powiedzieć, są takie, że po pierwsze, kiedy się wychodzi na koncert i możecie w to wierzyć czy nie, to nie ma znaczenia, gdzie to jest. Czy to jest w Wąchocku przysłowiowym, ponieważ teraz bardziej o Radomiu się mówi w kontekście dowcipów różnych niż... A ja spod Radomia jestem, więc to w sposób usprawiedliwiony mówię. Nie ma znaczenia kompletnie, gdzie to jest. Czy jest to wielki festiwal, czy Warszawa przez W, czy przez F w środku, czy naprawdę gdziekolwiek. Zawsze trzeba zrobić tak. Oczywiście to nie jest wykonalne, ale nastawienie musi być takie, że tak jakby to był ostatni koncert w życiu, no, bo inaczej to nie ma sensu, inaczej jest to jakiś, inaczej się z tego robi robotę zamiast sztuki, zamiast pasji, fascynacji życiowej. Więc no, na każdy koncert trzeba wychodzić w taki sposób, żeby czuć jakby to było nagrywane i właśnie. Efekt tej pracy miano pokazać jako właśnie, nie wiem, jakieś zwieńczenie czegoś. A dlaczego to jest niemożliwe? Bo jesteśmy tylko ludźmi i mylimy się, jak częściej mylę się mówiąc, ale śpiewając też mylę się pasjami. Zresztą widzę tu znajome twarze, więc oni wiedzą doskonale, że koncert, w którym wyśpiewam wszystko od początku do końca, to jest koncert nieudany. Wiecie, że nie mogłam w to uwierzyć? Poważnie tak jest? Czasem zapominam po prostu, nie wiem, jakieś kluczowe momenty w piosenkach i czarna dziura, nic, w ogóle zero, nie wiem. Jak ta nam podłoga by się trzymała? Co to było? To płyta była, czy co? Nie. Ja myślałem, że coś przechodzi, bo dzisiaj byłem w Onecie rano i to jest w takim miejscu, w którym obok zaraz jest Dzień Dobry TVN. I podjeżdżam, patrzę tam tłum jakiś stał. Ale teraz momencie. Wstawałem rano i popatrzyłem sobie w twarz w lustrze i nie zobaczyłem nic żadnego punktu przełomowego w mojej karierze, żeby nagle tłum, a to dzieci były w ogóle jeszcze jakieś. No jak przechodziłem z, uczciwie mówiąc, z nosem w telefonie. No ale ktoś tam mnie poznał i dobra, to zrobimy zdjęcie. To mówię, dobrze. Proszę bardzo, a na kogo czekać? Wiesz co, pojęcie nie miałem. To jakieś nazwisko zostało wypowiedziane, ale nie. Chcesz powiedzieć, że 25 plus zobowiązuje, tak? Właśnie nie wiem, co chcę powiedzieć. Tylko chciałem powiedzieć coś z dzisiejszego dnia. Co mi się stało? Takich dygresji Andrzej ma bardzo całe mnóstwo, ale to fajnie, bo one też zawierają się, słuchajcie, na tej płycie, którą możecie dzisiaj kupić w Empiku. I nie tylko dzisiaj, ja polecam bardzo serdecznie, bo to są kawałki, które dobrze znam. A przepraszam, wiesz, ile się nie zawiera na tej płycie, to znaczy no, nie w sensie muzycznym, tylko no, ci z nas, którzy chodzą czasem na koncerty, wiedzą, że ja paplam, mówi. I tak naprawdę, gdybym ta płytę ja miał konstruować, to proporcja byłaby zupełnie inna. Więcej byłoby gadania, a muzyka tylko byłaby przerwniki, tak jak w kabarecie, wiesz, że są skecze i piosenki dodaje się tylko tak po prostu w ramach gimnastyki wśród występowej. No. Ale są kawałki, które są w nowej odsłonie. Ja na przykład mówiłam ci to dzisiaj już, ale powtórzę to, bo piosenka, którą bardzo lubię od lat, to jest Ja, moja twarz. I słuchając płyty, przygotowując się do naszego wspólnego dzisiejszego spotkania, tego porannego i tego dzisiaj tutaj wieczorem, powiedziałam ci tutaj, powtórzę, że ja się popłakałam, słuchajcie. Łzy mi
leciały po policzkach jak grochy. I ja jestem, zastanawiam się, jak pracowaliście, jak wy aranżowaliście, bo to robił Łukasz Kowalski, prawda? Aranżował te kawałki. Co trzeba zrobić, żeby nadać nowego ducha piosence, którą naprawdę cała Polska zna i śpiewa? Trzeba mieć fantazję. Ale to nie była moja fantazja właściwie, tylko fantazja Łukasza, na którą się zgadzaliśmy, dyskutowaliśmy o niej czasem. Natomiast no, tak już jest, że te piosenki, które niosą w sobie dosyć duże pokłady emocji różnego rodzaju, no, powiedzmy, że z wiekiem naszym i z ich wiekiem, z wiekiem piosenek, powinny chyba i myślę, że w wielu przypadkach brzmią coraz łagodniej właśnie, coraz bardziej nostalgicznie, coraz bardziej sentymentalnie nawet, bo to solo trąbki, które tam jest, no, bardzo sentymentalne. I to jest w porządku, to jest fajne. Z jednym zastrzeżeniem tylko zawsze, w przypadku każdego przearanżowania piosenki, że piosenka musi być rozpoznawalna, że musi się nadawać do zaśpiewania tej samej melodii i tego samego tekstu. Ja mówię o tym głośno, dlatego że zdarzało mi się słuchać piosenek przearanżowanych w taki sposób, że no nie wiadomo było, o co chodzi. No tak, są takie piosenki rzeczywiście, ale koszt artysty polega na tym, żeby zaśpiewać swoją piosenkę tak, żeby ją ludzie rozpoznali, tak mi się przynajmniej wydaje. Słuchajcie, na tej płycie jest mnóstwo piosenek, które na pewno dobrze znacie. Jest Śniadanie do łóżka, które też jest tutaj przearanżowane, ale ono jest najmniej chyba, nie? Też takie mam wrażenie. Troszeczkę, tylko naprawdę to są tylko takie dopieszczenie, że tak powiem, bo oczywiście jest możliwe, bo technologia dzisiaj pozwala na wszystko. Możemy jeden do jednego zagrać piosenki tak, jak one były kiedyś nagrywane, czy w różnych zresztą wersjach, ale mi się wydaje, że to nie jest dobra rzecz, że jednak koncert to powinien być koncert. Koncert to, no właśnie, powinny być pewne różnice, pewne czasem nawet niedoskonałości, pewne takie środki stylistyczne, które są nośnikiem emocji, tak jak tłuszczyk jest nośnikiem smaku. Trochę sobie pomyślałam, że dzięki tej płycie możecie się po prostu przenieść na koncert Andrzeja, bo ja tak na przykład się poczułam, bardzo mi się to podobało, ale wiecie, co mi się jeszcze najbardziej podoba i tego ci dzisiaj chyba nie mówiłam, książeczka. Książeczka, która jest na samym początku. Ja w ogóle bardzo lubię płyty i mam nadzieję, że płyty się będą sprzedawać, bo jednak mieć w ręku, w dłoni coś, co można odtworzyć, no to jest ważne. To streaming to chyba nie jest to samo, chociaż myślę, że młodzi ludzie się ze mną nie zgodzą, młode pokolenie, ale chcę... Ale ci, którzy starzy się nie zgodzą. No może i też. Apostępowi. Starzy apostępowi. Jeszcze chciałam się zapytać troszkę o to, co napisałeś w książeczce, bo rozpoczynasz od początku swojego życia. Są tu takie rzeczy, o których nie wiedzieliście. Powiedziałam o tym na samym początku. Miałeś być Tomaszem, a wcześniej w ogóle miałeś być dziewczyną, bo tak rodzice planowali, prawda? Znaczy ja nie miałem na to wpływu. W momencie, to były plany rodziców. Tutaj nie ma żadnej mojej decyzji, że tak powiem. Miałem być tak, a wyszło zupełnie inaczej. Znaczy miałeś być córką, tak? Nie, no mam nadzieję, słuchajcie, mam nadzieję, że każdy, kto przeczyta te 5000 słów, bo takie było zamówienie, wyszło 6300 bodajże. Kto przeczyta te 5000 słów, no pomyśli o mnie, że mam poczucie humoru, że może nie jestem takim lebiegą, jeśli chodzi o używanie języka, stylistykę i umiejętność pisania, ale błagam cię, popatrz, to jest literatura, o, to jest literatura. I bardzo proszę każdego, kto ma w kieszeni, nie mam okulary, 44,90, to nie jest, tak, chyba to. 44,90, bardzo proszę, to nie jest wielka suma pieniędzy, to jest literatura. To jest coś, co trzeba mieć i każdy... Ja nie czytałem. Nie czytałem, ale wiem, bo wszystkie książki pana Myśliwskiego to jest po prostu miód na emocje, o których dzisiaj rozmawiamy, na myślących ludzi, na głowę na karku. I wiesz co?
I wydaje mi się, ponieważ te słowa, czy też w ogóle słowa piosenek i mniejszej lub większej sztuki nie biorą się znikąd. To jest zawsze taki łańcuszek, który się w głowę sobie wkłada. Stąd właśnie. Nie tylko oczywiście, ale ze wszystkiego, co nas inspiruje, fascynuje, ze wszystkich ładności, które w życiu dotykamy. Czy to jest dobra literatura właśnie, tak jak Ucho Igielne, czy to jest dobry teatr, czy film dobry, literatura nawet czytana, czyli audiobooki, które w genialnych interpretacjach zyskują naprawdę bardzo, literatura zyskuje na nim bardzo mocno. Także błagam o jedno, nie ograniczajmy się do swoich ulubionych rzeczy, bo to nie jest dobra sprawa. I nawet jeżeli się wam najbardziej podoba jakaś piosenka, pamiętam, to był koszmar mojego dzieciństwa naprawdę, czy młodości bardziej, koszmar mojej młodości. Że moi znajomi na przykład mieli jedną piosenkę, którą potrafili słuchać przez 10 godzin, nie wiem, po prostu to jest coś strasznego, to zabija. Okej, gdybyśmy tę książkę chcieli przeczytać 10 razy, no byłoby inaczej, bo ona jest może nie super obszerna, ale dalibyśmy sobie czas na jakieś zastanowienie, a granie muzyki tej samej non stop to jest po prostu, to jest coś strasznego, błagam was, nie róbcie tego nigdy. Czyli różnorodność. Zresztą z Andrzejem widzieliśmy się, to znaczy ja cię widziałam, wtedy ze sceny siedziałeś sobie grzecznie w rzędzie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej na koncercie Gregorego Portera, czyli już wiem, że chodzisz, ale ty zawsze chodzisz. Ja cię widziałem, ale pojęcia nie miałem, że ty jesteś taka właśnie, że wyłuskujesz i jest. Zauważyłam. Naprawdę. Swoich się widzi. Tak mi się wydaje. Bardzo miło, bardzo miło. Andrzeju, wspomniałeś, że masz poczucie humoru, to się słyszy na twoich koncertach, to też można wyczytać w twojej książeczce. I też tutaj na pewno znajdą państwo fajną rzecz, a mianowicie możecie się utożsamić z tamtymi czasami, bo na przykład ja znalazłam między nami dwie rzeczy, które nas mogą łączyć. Łukasz Kowalski, tak się nazywa mój brat, twój muzyk i aranżer. A z kolei mój brat, jak się urodził, Łukasz Kowalski, to wybiegłam na ulicę i krzyczałam głośno: brata mam brata! Piękne! Taka historia też znajdzie się w tej książeczce. Nie będziemy wam opowiadać jej, przeczytajcie ją sobie, dobrze? Zapraszam serdecznie. No dobrze, to pogadajmy sobie troszeczkę o tym, co się wydarzyło w ciągu 25 ostatnich lat. Jak się zmienił ten świat muzyczny, kiedy ty w ogóle zacząłeś kochać muzykę, bo z książeczki wynika, że byłeś bardzo cichym dzieckiem. Naprawdę? No tak mi się wydaje. Muszę sobie to jeszcze raz przeczytać. 5000 znaków, 6300. Czy byłem cichym dzieckiem? Nie, raczej grzecznym. To w ogóle nie musi się pokrywać. Byłem grzecznym dzieckiem i w ogóle nie żałuję, chociaż myślę sobie, że może, bo wiadomo, awanturników się bardziej lubi. To może mogłem być, wtedy byłbym bardziej lubiany trochę, ale nie mogę narzekać na to, że mnie ktoś nie lubi. Rodzina, wszystko w porządku, żadnej patologii, nuda. Wszystko się mniej więcej udawało, ale taka fascynacja muzyką zaczęła mnie prześladować później, w taki dobry sposób prześladować, chodzić za mną, może to lepsze słowa. W szkole podstawowej i jasne, że kompletnie nie miałem wtedy świadomości, że kiedyś będę chciał uprawiać tę sztukę na życie i że zaprowadzi mnie ona tutaj i że doprowadzi mnie do pięknego w sumie wieku za chwilę, jak mi się wydaje. Także to jest tak, że ta fascynacja i pasja, która się we mnie zrodziła, no musiała być z drugiej strony otoczona wielkim poziomem szczęścia, takiego dobrego losu w życiu, żeby udało mi się tutaj z tobą rozmawiać dzisiaj. No, wiesz, to jest zawsze tak chyba, że może inni mają łatwiej z takim podsumowywaniem jakiegoś etapu, czy nie wiem, opowiadaniem siebie od
jakiegoś momentu w rzeczywistości do dnia dzisiejszego, tak? Ale mnie to się wydaje, że to też jest jakoś powtarzalne, że myślimy o sobie sprzed 20-25 lat, czy dłuższego czasu, no jak, przecież to było wczoraj. No i tak, to było wczoraj. No. I prawdopodobnie, jeśli w jakiejś mierze będzie się udawać dalej, to też jest zawsze kwestia dyskusji, co to znaczy udawać się, tak? Żeby się udawało. Ale wydaje mi się, że dalej też tak będzie. Że za jakiś czas, gdybyś mnie zapytała, też powiedziałbym, nie, no przecież to jak to, no. Wczoraj nagrałem pierwszą piosenkę z zespołem Mafia, no i jestem do dzisiaj, nie? A po drodze zdarzyło się kilka różnych rzeczy, fajnych, niefajnych, jeszcze fajniejszych. Też nie jest tak, że kiedy się pokonuje tę drogę w czasie, a to ciekawe byłoby, żeby spytać innych ludzi, którzy tę drogę przeszli, może nawet dłuższą, co oni sobie myślą o dzisiejszych sobie, czy też odczuwają dalej tremę przed wejściem na scenę. A ty? Ja tak, oczywiście. Prawda? Jest to takie drobne mrowienie, czy jeszcze cały czas wali ci się serce? To zależy, bo też no, człowiek jest biomaszyną, więc nie... Inaczej, wiesz, jak się kupuje wino na przykład w sklepie i albo gdzieś idziesz w restauracji i pijesz świetne wino i inspirujesz się. No, muszę mieć kilka butelek tego wina, bo ono jest przepyszne, tak? Po czym za 2-3 tygodnie mówisz, o dobra, jest ten dzień, ja sobie tego wina wypiję troszeczkę. A ono smakuje zupełnie inaczej, bo jesteśmy tylko ludźmi. Więc zmienia nam się wszystko w życiu, zależnie od temperatury, pogody, tego co zjedliśmy, wypiliśmy również i tak dalej. Więc wchodząc na scenę nigdy nie jesteśmy tacy sami. Druga rzecz, nigdy nie spotykamy się z tymi samymi ludźmi. No, oprócz tych dwojga, co tam się dzieje. Ten poziom tremy też musi być różny. Raz zdarza mi się wchodzić na scenę zupełnie bez niej, innym razem po prostu dzieje się ze mną coś takiego i mam nadzieję, że w wielu wypadkach tego nie widać, że uwierzcie mi, Edyta Górniak byłaby przy mnie skałą. Ale okej, jestem żywym człowiekiem i mam prawo do... Mówię o emocjonalności Edyty Górniak, zaraz, bo sobie... Pomyślałem, że może trzeba wytłumaczyć to. Bardzo fajnej dziewczyny, zresztą bardzo lubię, cenię ją jako wokalistkę ogromnie. Więc jesteśmy tylko ludźmi i ja naprawdę, nie wiem, piszę... Nie jestem pewien, czy zawsze z potrzeby serca, ale zawsze to, co rodzi się na papierze czy w komputerze, to jest jakaś opowieść o mnie. Więc kiedy z perspektywy jakiegoś czasu patrzę na siebie tamtego i myślę o rzeczach, które mnie wtedy dotykały, zajmowały czy wzruszały, to bywa, że po prostu że wzruszam się sam sobą. No, przepraszam, ale nie wiem, czy to jest zdrowe. Może ktoś wysłał mnie do lekarza i może nawet miałby rację, ale ja po prostu no, taki jestem. Wszyscy mamy jakąś delikatność w sobie i wszyscy jej ulegamy czasem. I to jest chyba fajne, bo inaczej bylibyśmy tylko działaniem matematycznym, tak? Które się są zawsze jakieś zmienne, ale powiedzmy to 2 razy 2 i bardziej skomplikowane działania jednak są powtarzalne. A w przypadku ciała połączonego z duchem i z duchowością i z emocjonalnością nie ma dwóch takich samych koncertów, wykonań piosenek, myśli na ten sam temat, mówić. Naprawdę, nie ma to. Poza tym tak sobie pomyślałam teraz, że dzięki temu, że piszesz trochę o sobie, to też potem jak śpiewasz o sobie, a przeżywasz to na nowo, to śpiewasz prawdziwie. Jesteś prawdziwy na scenie i może właśnie dlatego ludzie cię kochają. Nie wiem. To nie było pytanie, więc odpowiedź akceptuję. Okej, powiedzmy w takim razie, jak cię, według ciebie w ciągu tych 25 plus lat
zmienił rynek muzyczny. Czy ty byś coś zmienił w ogóle w trakcie... A co ja mam do powiedzenia w ogóle? Ja tu, wiesz, ja no wiesz, no jesteś nie rządzę w tej sprawie. No jestem jego częścią i co? Niby nic się nie zmieniło. Zmieniło się tylko tyle, że 25 lat temu RMF chciał mnie grać, a teraz nie chce. Teraz gra Sławomira. No dobra, no. Przecież nie zmuszę nikogo. Moją rolą jest zrobić dobrą piosenkę. W mojej ocenie również, oczywiście. Ale moją rolą jest zrobić dobrą piosenkę. A oni mogą grać każdy głos. No tak, ale zmieniło się, bo kiedyś grano muzykę, która miała melodię, a dzisiaj liczy się bit. Teraz myślę o ostatniej piosence Sławomira, ona też ma melodię. Gorzej z tekstem. Niby słowa też ma, ale... Nie. Nie chciałbym, bo to wychodzi tak z moich ust, że ja tu gówno i tak dalej. Nie o to chodzi. Wszystko ma swoją publiczność i... No, ja mam, może tak, ja mam świadomość tego, że robiąc swoje rzeczy i uważając, że to jest okej, że to jest fajne, a nawet więcej, mam świadomość tego, że nie dla każdego i że doskonale zdaję sobie sprawę z tego również, że dla wielu ludzi to, co ja robię, jest główne. No tak to jest, uzupełniamy się jakoś w tym ekosystemie muzycznym również. I disco polo to nie jest tak naprawdę wymysł nasz tutaj polski. To znaczy, stylistyka może wzorcowa, że tak powiem, disco polo, tak, nasza. Ale w każdym kraju są i Niemcy mają te swoje z tubą tam piosenki. Ja pamiętam, jak pracowałem, będąc studentem w Szwecji, to oni mieli taki zespół Wikingarnia. O Jezus! Coś strasznego. Taki właśnie trochę folk, trochę coś tam. No ale to dobrze, no to znaczy, że na wszystko jest miejsce i że właściwie tylko od Państwa zależy, po co chcecie sięgnąć. I możecie sięgać po wszystko, ale mimo to każdy z nas tworzy jakieś, powiem wielkimi słowami, systemy wartości również estetycznej w sobie, tak? I trudno jest powiedzieć, żeby Sławomir był lepszy od Mozarta na przykład. Tu już można zaryzykować. To stwierdzenie, że nie jest lepszy od Mozarta, a Mozart też napisał kilka piosenek, nie tylko melodię. Że można słuchać tego i tego, ale powiedzmy, że jak inaczej. Miałbym taką wewnętrzną ambicję, żeby w mainstreamowym polskim radiu było miejsce na... była proporcja, była dobra proporcja. Nie chodzi mi o to, żeby RMF grał Mozarta, bo RMF Classic, okej, w ogóle nie ma żadnego ale. Ale no właśnie, żeby tam była jakaś rozsądna myśl w tym wszystkim. A w dużej mierze mam wrażenie, że to jest kwestia taka, no po prostu pewnych osobistych ulubień albo urażeń, tak? No, tego nie lubię, to nie. Tamtego nie lubię, to nie. Wiesz, ja zaczynałem w czasach, kiedy prawie każdemu dawano szansę i publiczność to weryfikowała. No a dzisiaj nie jest tak. I to dotyczy również tych nas z historią, jak i młodzieży, dzieciaków, którzy próbują i praktycznie w tej chwili nie ma innej możliwości zaistnienia. Oczywiście to nie jest tak stuprocentowo prawda, no ale okej. Nie mają w dużej mierze możliwości zaistnienia, jeśli nie pójdą do talent show. Które to programy są tylko programami telewizyjnymi. Takie show, tak? Tam się daje możliwość zaistnienia, ale artystą na własny rachunek trzeba sobie już samemu zostać. Także nie chciałbym dzisiaj zaczynać. I w sumie to pasuje mi, że mam za sobą historię, która prowadzi do tego, że jakaś część ludzi chce mnie słuchać, a inna zupełnie nie chce poznawać.
Muszę zapytać o anegdotę, żeby się zrobiło trochę weselej. Powiem, że publiczność bardzo anegdoty lubi, a ty masz za sobą, ja nie wiem, ile tysięcy kilometrów przejechanych. A czy ja mam coś powiedzieć teraz anegdotą? No jasne, przecież anegdot jest cała masa, nawet jedna się znajduje na płycie. Ale tam w tym tekście? No, jak mówisz ze sceny. Nie, to... Pomożecie. Przypomnę. A, to... No nie, widzisz, ja mówię znacznie więcej. Oj. Czasem, jak coś powiem, to muszę natychmiast skończyć i nie mówić dalej, zaśpiewać. Zresztą nie. Wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żebyś zdradził trochę to, co się dzieje za sceną, bo na scenie ciebie widzimy, trochę już ciebie znamy. Wiemy, że masz poczucie humoru, że jesteś świetnym poetą, piszesz wspaniałe teksty, świetne piosenki, że jesteś... Piję tylko jednego małego łiskaczyka przed wyjściem na scenę. No, naprawdę nie więcej. A potem go wypacam. Jednego małego. A potem go wypacam. To powiedz, ile, ile kilogramów? Dzieci są chore. Cicho. Ile kilogramów gubisz, kiedy schodzisz ze sceny, bo wszyscy wiedzą, że jesteś... Nie wiem, ile kilogramów. Wiem, że ostatnio moja menadżerka odkryła, że mam brzuch. O gdzie? Nie, no naprawdę. Przebierałem się gdzieś tam w garderobie i zdjąłem koszulkę. Julita coś tam szykowała, żeby coś tam to włożył i nagle się tak odwraca i mówi, ty masz brzuch! A ja tak pomyślałem, mówię, ale co, na plecach? Że odkryła, że facet ma brzuch. No mam, no. Usiłuję z tym jakoś tam walczyć, ale słuchaj, no. Tak jak przed chwilą powiedziałem, tłuszczyk jest nośnikiem smaku. To na pewno. I nie dotyczy to jedynie kulinariów. Andrzej, anegdoty. Prosimy o anegdoty. To już było właśnie. To jedno. To wiemy, że pijesz łyskaczeka. To teraz uważaj, bo będziesz miał kolejki. Jak będziesz zaczynał koncert, to będzie kolejka fanów z łyskaczem. To co jest nie. Zrobisz? To grozi uzależnieniem. A spotkania z innymi artystami na trasie? Jakieś ciekawe wydarzenia? No, przypomnij sobie. Ja w międzyczasie przypomnę, że jest do kupienia płyta Andrzeja, która jest płytą o tytule 25+, i to jest zapis koncertu, koncertów z koncertu. Ale można też kupić książkę, nie moją. No to teraz decyzja należy do was. Jedno i drugie, albo jedno i drugie. Pluralizm. Słowo czytane też jest bardzo ważne, ale ty przecież swoje słowo czytane wyśpiewujesz, więc idealnie. No dobrze. Dobra, kończmy już, bo ludzie chcą... Nie, prosimy o anegdotki jeszcze. Nie, w życiu, naprawdę, nie mam mowy. Zamknę się w sobie, zaraz schowam do skorupki i koniec będzie tego dobrego. Wiesz, ja jestem naprawdę, oczywiście teraz gaduła i tak dalej, czy jak idę, nie wiem, do jakiegoś programu telewizyjnego, to mi się otwiera faktycznie słowotok i bardzo dużo ciekawostek czasem wypowiadam z siebie. Natomiast prywatnie, no, naprawdę, jestem cichutki. No. Cichutki jestem, mało mówię, w kąciku sobie siadam. Kaptur na głowę, nie ma człowieka. Bez kaptura. No to wyciągnę od ciebie tę informację, którą już mi powiedziałeś, ja tego nie wiedziałam, o Kai. Opowiedz o tym... Nie będę mówił wszędzie tych samych anegdot. Musicie sobie to wyczytać, czy wysłuchać, gdzie? NUR.pl, to no, będzie niebawem... Już z głowy. Wywiad. No, będzie wywiad. To przy okazji, jak zadania domowe, to proszę jeszcze wszystkich, żeby kliknęli na YouTubie na nową piosenkę, czekając na sobotę. No właśnie, to powiedzmy jeszcze o tych dwóch piosenkach nowych, które pojawiają się na płycie. Nie widzę akceptacji u wszystkich. I teraz będę się przyglądał, jak ktoś przyjdzie tutaj podpis, to będę żądał dowodów. No. Słuchajcie, możecie zaśpiewać nawet teraz, zanim to... Nie, daj mi słowo, no wiesz, to trzeba będzie potem klaskać. Nie masz wyjścia. Zabierzcie ją, panowie, zabierzcie ją już. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Nudy, krótko mówiąc. Słuchajcie, za chwilę wywiad dla Co za tydzień.
chłopcy już czekają na wywiad z Andrzejem. To tylko chwileczkę, oni tak długo nie gadają. To jest tylko 30 sekund zawsze wchodzi na antenę, także... Za chwilę zobaczycie Andrzeja na antenie TVN-u. A za moment będzie także do waszej dyspozycji, do państwa dyspozycji. Ja przepraszam, że tak bezpośrednio, ale u mnie w radiu to się tak bezpośrednio mówi. I jakby za was wszystkich pozwolę sobie wstać i ucałować Andrzeja przy świadkach. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę wykazać cierpliwość, to naprawdę będzie szybciutko. Można znaleźć książkę w tym czasie. Nie wiem, gdzie ona jest, bo mi... Okres przeziębienia również proszę się nie przyzwyczajać.